To jest dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam mojego i państwa gościa w studiu, którym jest Sylwester Chruszcz, Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. Zacznę od takiego pytania, panie pośle, bo mam przed sobą okładkę, znaczy zakładkę w zasadzie do książki dodawaną do tygodnika Sieci. Ja cię nie mogę, tak wygląda. Co pan poseł sądzi o tej zakładce do książki? A, no to specjalnie kupię też kolejny raz gazetę, żeby mieć więcej tych zakładek. No bo... właśnie, te zakładki całkiem ciekawe, tak, ja cię nie mogę, a to wszystko w kontekście oczywiście wywiadu, którego udzielił prezes Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci, wywiadu, który odnosi się między innymi do tak zwanych taśm Kaczyńskiego, czyli tych opublikowanych przez Gazetę Wyborczą. Tutaj Jarosław Kaczyński w rozmowie z Jackiem Karnowskim na łamach tygodnika Sieci odnosi się właśnie między innymi do tych kwestii, mówiąc, że publikacje Gazety Wyborczej to nie jest nawet kapiszon, tam przecież nic nie ma. Również sprawę prostuje dotyczącą tego, czy na przykład poseł i szef partii ma prawo być szefem Rady Fundacji, czy de facto Rady Nadzorczej. Panie pośle, czy ten wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego rozwiewa już wszystkie wątpliwości wokół tych kwestii związanych z nieruchomością przy Srebrnej, również spółki Srebrna? Może ten wywiad był podstawieniem kropki nad i. No proszę zauważyć, że ogłaszając tą quasi wiadomość, która miała zmienić politykę, która miała być bombą, która się okazała właśnie kapiszonikiem, żadną informacją, świat nie wstrzymał oddechu, nie było żadnego tsunami, które przeszło przez polską politykę, bo gdyby rozłożyć taśmy, informacje, które tam usłyszeliśmy, tam nic nie było. Nie było. Ja jestem czynnym architektem, wiem, jak przeprowadza się takie inwestycje. Się dziwiłem, bo usłyszałem z jednej strony uczciwą osobę prezesa, który mówi z zadumą, który mówi o dobrze spółki, mówi o konieczności składania zgodnie z prawem wszelkich dokumentów, i z drugiej strony widzę człowieka, mówię czysto jako przedsiębiorca, jako architekt, który wymyśla cuda, składa faktury, za które nie płaci podatków, nie płaci VAT-u. Ja jako przedsiębiorca nie wyobrażam sobie, żebym złożył swojemu inwestorowi fakturę w ogóle wydumaną za jakiś mały widoczek, który po prostu można zrobić w parę chwil, i żądać za to niebotycznych kwot, nie płacąc za to podatków. Także jest to kropka nad i, nie ma tu żadnej afery, nie ma powiązania z polityką. Wszystkie oświadczenia majątkowe posłów z wielu lat mamy na internecie, możemy prześledzić przepływ gotówki, kto gdzie był, gdzie zasiadał. Nie ma tu żadnej, ale tu żadnej afery. Nie ma żadnej afery, ale na taśmach, co warto podkreślić, nie ma też przekleństw, nie ma omawiania żadnych w zasadzie nielegalnych działań. Wręcz przeciwnie, prezes Kaczyński podkreśla wielokrotnie, że no nie może czegoś wykonać, bo byłoby to niezgodne z prawem. No dokładnie, czyli postąpił jak dobry, jak wiarygodny, jak odpowiedzialny człowiek, jak no jak dobry Polak, bym powiedział. To może to, że nie było przekleństw, przepraszam, że zwrócił pan mi na to uwagę, rzeczywiście w ostatnich wszystkich taśmach związanych z Platformą były, nie, to nie było przekleństwa, to było lżenie, panie to pośle, było złe mówienie o kobietach. A to może, tak, może tu jest afera, że właśnie, że te wszystkie nagrania, które mamy, tak, to tam jest masa przekleństw, masa różnych takich niestosownych zachowań, tak, wypowiedzi, tak, treści, tak, również tak, tych wypowiedzi, no a tu tego nie ma, no to może w tym politycznym takim półświatku, tak to ujmę w cudzysłowie, to jest afera. Także rychu załatwmy coś, przestaw przecinek w ustawie. Tu bardziej się VAT opłaca wyłudzać, niż handlować narkotykami. Tak. Kamień na kamieniu, kamieni kupa, tak, tylko frajer jest gotowy pracować za tyle i tyle. No pamiętamy te wszystkie taśmy. Także to są dwa różne światy. No i co? No i jak mówię, kropka nad i, nie ma tu nic. A jeszcze to, co powiedział prezes Kaczyński, który powiedział, że tak, marzę o budowie przeciwwagi dla Fundacji Batorego. To właśnie o to chciałem zapytać. To jest wspaniała rzecz i to mogę ja przekroczyć pewną barierę. Od lat czekamy na budowanie ośrodka, który będzie wspomagał polskie inicjatywy patriotyczne. A czemu taki ośrodek jest potrzebny? Jakie tutaj powody przemawiają za tym, żeby ta przeciwwaga powstała? Tak, bo polska polityka powinna być prowadzona za polskie pieniądze, tak mówił kardynał Wyszyński. I to jest klucz, to jest podstawa, bo tak powinno być to przeprowadzone. Proszę zauważyć, że przed odzyskaniem niepodległości Dmowski, jadąc do Wersalu, cały pociąg wyposażał mu hrabia Zamoński. Spaliśmy tam, nasza delegacja spała w domach polskiej arystokracji. To polskie dwory wspomagały żołnierzy wyklętych. Był polski majątek.
to stypendia dla studentów, wyposażenie patriotycznych organizacji było no, w polskich rękach, bo mieliśmy majątek, ale po 89 roku, czy ktoś patriotycznej młodzieży, ci, którzy dzisiaj współrządzą, czy były fundacje, które wspomagały młodych ludzi, czy Marsz Niepodległości jest robiony za pieniądze jakiejś fundacji, czy wielkiej organizacji? Nie, to właśnie dzisiaj jest odwrotnie, to miliarder Soros przez fundację Batorego, czy inne fundacje rozsiane po Europie szkalują nas, patriotów, współtworzą projekty, które rozsadzają normalną rodzinę, państwa narodowe, i nie ma jeszcze normalnej polskiej przeciwwagi, jeszcze się nie narodzili polscy przedsiębiorcy, te polskie dwory, które by ułożyły na te nasze rzeczy. Więc jesteśmy na początku drogi, trzeba o tym myśleć, to nie jest naganna rzecz, to jest pozytywna i potrzebna rzecz polskiej polityce. Nawet mi się przypomniała wypowiedź Roberta Biedronia, lidera teraz nowego ugrupowania politycznego Wiosna, który jeszcze mówiąc o Słupsku wskazywał na to, że te pieniądze płyną gdzieś tam z niemieckich fundacji, ale że to MSZ niemieckie te pieniądze tam daje i tak dalej, więc może no, tutaj początek też... Platformy, tak? Początek tych organizacji. I to jest, dlaczego my w Porozumieniu Centrum, Konfederacji Polski Niepodległej, w Ruchu Odbudowy Polski, przy organizacjach, przy ZHN-ie, przy wielu, wielu innych polskich organizacjach politycznych, mieliśmy małe klitki organizacyjne, czemu mieliśmy najtańsze plakaty, czemu się musieliśmy się przewijać z naszym przekazem. Dzisiaj się zmieniło, jest internet, czyli wszystkie osoby, które idą na Marszu Niepodległości, mogą doczytać, kto to był, nie wiem, i kto to była Inka, kto to był Bytnar, kto to Orlęta Lwowskie był, kto to był Haller i tak dalej. Dzisiaj już ta wiedza jest, ale to dalej trzeba szlifować, trzeba mieć lepszy przekaz, żeby wygrać Polskę, żeby cofnąć złodziejską prywatyzację, żeby mieć lepszą dyplomację, żeby zrobić reformę szkolnictwa, sądownictwa, musimy mieć kadry, trzeba je wykształcić. Do tego trzeba polskich pieniędzy, żeby polskie elity ukształtować. Trzeba też gdzieś nadal pracować nad tym, żeby Polskę wyciągnąć gdzieś jeszcze z tych rąk, powiedzmy, komunizmu, który cały czas, mimo tego, że został obalony, gdzieś ma wpływ jednak na naszą polityczną rzeczywistość. Ale oni mieli swoje gazety, mieli swoje spółki nomenklaturowe, mieli przekaz, nie wiem, już nie będę tych gazet wymieniał. To psucie polskich elit, to, że dzisiaj to pokolenie 50-latków jest... nie rozumie do końca tych przemian. Dopiero to młode pokolenie dzisiaj zmienia tą rzeczywistość, że dzisiaj prawica wraca. Dzisiaj się towarzy trzecie pokolenie AK, NSZ-u z trzecim pokoleniem UBEK-ów. Ale gdybyśmy mieli te fundacje typu Fundacja Denauera za granicą, czy inne organizacje, które współtworzyły, czy Reagan co robił, tak, te elity, to bylibyśmy w innym miejscu w ogóle. Panie pośle, o tym komunizmie też wspomniałem, no nie przez przypadek, czy Kazimierz Kujda jest teraz problemem takim wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości, po tym jak zostały ujawnione informacje na temat tego, że mógł współpracować właśnie z służbami komunistycznymi? Też pan mi zadał pytanie. Ja ciągle w sercu, w środku jestem członkiem Solidarności Walczącej i nie popuszczę. Dla mnie, nawet jak ktoś był ubekiem, ktoś przeinaczał, podpisał lojalkę, to powinien o tym powiedzieć, powinien się zdekomunizować. Gdyby Wałęsa powiedział 30-20 lat temu, przepraszam, pomyliłem się w życiu, przepraszam was, byłem słaby, miałem dzieci, złamali mnie na czymś. Zrobiłem błąd w życiu, ale będę to teraz odrabiał. Dzisiaj nie miałby problemów. Jeśli takie osoby do dzisiaj się ukrywały, to powinny się wytłumaczyć przed nami, czemu nas oszukały. I też nie powinny, nie wiem, czekam na wytłumaczenie tego pana, nie wiem, co zaś, co tam było w zanadrzu, ale znaczy, nie powinno być ich tak wysoko. Te informacje, które miał przekazywać, miały nikomu nie szkodzić. To no nie jest tak. Było. No i właśnie trzeba to sprawdzić. No Wałęsa też mówił, że tak żera, że nie było, jak tak, tylko coś tam z boku było, nie? No tak jest, no ale przepraszam, Wiesław Chrzanowski odpowiedział w jakiś sposób. Wiele osób musiało się wytłumaczyć z tych wszystkich rzeczy. Nieraz to była jedna notatka, nieraz, ale nieraz po prostu, nie wiem, to był donosy na najbliższych, na członków rodziny. Zresztą te osoby dzisiaj zawiadują olbrzymim majątkiem. Naszym państwowym majątkiem. Mogą w związku z tym różne służby, nie wiem, czy
teczka tego pana popłynęła do Moskwy, czy to popłynęła przez Stasi do Berlina. Ktoś może mieć wpływ na tą osobę, może pewne rzeczy blokować, może pewne rzeczy uwypuklić. To też jest sprawa naszych służb, że powinny zbadać taką osobę i wszystkie jego decyzje z ostatniego czasu. Panie pośle, tutaj też pojawia się, no, myślę, takie pytanie w związku z Funduszem Ochrony, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, którego funkcja prezesa jest pominięta w ustawie lustracyjnej. Czy to wskazuje też braki w kontekście tej ustawy? Tak, no ale to... Tak jest z prawem. Zawsze takie luki będą nieprzewidziane, bo ktoś nie pomyślał, że w danym momencie tak mogło być. Ja teraz wracam z komisji do spraw zmiany planów przestrzennych i prawa budowlanego i całe 3 godziny obrad mieliśmy na temat luk w prawie. I są takie rzeczy, jako czynny architekt od 20 lat nie miałem świadomości, że można jeszcze wiele pól prawnie doszczegółowić i nawet trzeba, żeby to prawo działało. Więc zamiast zwijać to prawo, to my jeszcze będziemy je dalej uszczegółowiać, dalej będziemy je napełniać różnymi papierami. Panie pośle, jeszcze na koniec naszej rozmowy chcę poruszyć sprawę Adama Andruszkiewicza, wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza. W sobotę superwizjer TVN24 wyemitował reportaż dotyczący śledztwa w sprawie fałszowania podpisów pod poparciem kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Wówczas prezesem tej organizacji był Adam Andruszkiewicz, obecny wiceminister cyfryzacji. Prokuratura Krajowa przekazała w sobotę informację, że trwa postępowanie dyscyplinarne dotyczące zbyt opieszałego prowadzenia przez białostockich prokuratorów tego śledztwa oraz roli, jaką miałby w tej sprawie odegrać Adam Andruszkiewicz. Czy tutaj pan poseł może widzi jednak wizerunkowy kłopot dla rządu Zjednoczonej Prawicy? Mamy dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze, w naszym środowisku narodowym nie musieliśmy fałszować podpisów, nie robiliśmy tego, jest to zawsze było to naganne i niemożliwe w naszym środowisku. To jest pierwsza rzecz. Dwa, proszę zauważyć, że po tej tak zwanej aferze tych dwóch wieżowców srebrnej, teraz mam Andruszkiewicza, my odpowiadamy na ciosy, które nam zadaje to opozycja totalna. No posłowie, i to Platformy oni dają Obywatelskiej narrację, zażądali dzisiaj dymisji wiceszefa resortu cyfryzacji. Gdybyśmy dzisiaj mieli określić, jakie były ostatnie postulaty opozycji zmiany Polski, to trudno by było coś wymyślić. Są same dymisje i afery. Nie mamy, trudno mi jako inżynierowi, jako osoby, które lubi odpowiadać argument na argument, żeby się swadzić z kimś. Nieraz PSL ma jakiś pomysł, i tu muszę oddać honor, jakiś pomysł ustawodawczy. No chyba, że jest pan Biedroń, który za 200-300 miliardów chce pozamykać pół Polski, a drugą część przesunąć w drugie miejsce. No to jest science fiction. Czyli mamy tak, czyli mamy tylko afery, my musimy na nie odpowiadać, nie mamy żadnej rzeczy merytorycznej tutaj na stole. Tak to widzę. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie. Moim państwa gościem był Sylwester Chruszcz, Wolni i Solidarni. To wszystko teraz, ale zapraszam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Już za moment na naszej antenie porozmawiamy o tym, czy da się rozwiązać problemy Bliskiego Wschodu w Warszawie.